piątek 11 marca w południe w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury swoje zdolności artystyczne zaprezentowali na 12 szkolnym przeglądzie Rewia Talentów uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza. Artystyczne zmagania i osiągnięcia umiejętnie spięły w całość Anna Stachula i Agnieszka Bartczak. Występem tanecznym Karoliny Jędruch i Zosi Jędrzejczak rozpoczęliśmy wyjątkową, po 12 Rewie Talentów. 12 to tuzin. To tak, jakby położyć się spać o północy i wstać w południe. Po prostu marzenie. Ty się rozmarzyłaś, a ja zdaję sobie sprawę, że 12 lat temu po raz pierwszy zaprowadzono mnie do przedszkola. Sama rozumiesz, leżakowanie, szpinak, zupa mleczna. Ach, w dodatku byłem w grupie krasnali. Biedronki i pszczółki śmiały się z nas, że jesteśmy kurduple. No, na szczęście urosłem, ale trauma została. No dobrze. Dość wspomnień i osobistych wycieczek. Czas rozpocząć nasze show. Franek, jako jedyny z grona wykonawców, nie jest debiutantem. Pięknie zaprezentował się na 11 Rewi Talentów. Mieszka w Międzyzdrojach, ale wybrał nasze gimnazjum. W dodatku nigdy się nie spóźnia i nie ucieka z lekcji, bo to porządna firma. W utworze Krzysztofi Heral, Nie ma gdzie uciec, Franciszek Karpowicz. Teraz występ w obsadzie międzynarodowej. W zasadzie nie wiadomo, czy bardziej międzynarodowy, czy rodzinny. Aleksandra jest uczennicą 9 klasy gimnazjum w Albeku. Adam uczęszcza do naszej szkoły. Są rodzeństwem, dodajmy muzykującym rodzeństwem. A jak brat i siostra, to w sumie cztery ręce. Motyw z filmu Indiana Jones usłyszymy w wykonaniu Aleksandry i Adama Gawrońskich. Następny wykonawca, a w zasadzie wykonawczyni, do perfekcji opanowała grę na fortepianie. Ten instrument nie ma dla niej tajemnic. Klawiaturą posługuje się lepiej niż my sztućcami. Marlen Muszowiec zaprezentuje swoje umiejętności w utworze Fabehafe Weit der Amelie. Wcześniej nie występowała aż tak duża grupa. 12 uczniów z gimnazjum w Niemczech postanowiło zmierzyć się z karkołomnym zadaniem, czyli językiem polskim. Uczniowie klasy 9 zaprezentują się w skeczu Ser. Dodajmy im odwagi i powitajmy gorącymi brawami.
7, 8, 9, 10, 11. Wszyscy słuchaj! Cel jest miękki! Tak jest! Uwaga! Cel jest latem miękki! Tak jest! Cel jest latem miękki! A więc, kiedy cel jest miękki? Latem! Samym zdaniem? Latem jest cel miękki! A więc, jaki jest cel latem? Miękki jest cel latem! Uwaga! Cel jest twardy! Tak jest! Uwaga! Cel jest zimno twardy! Tak jest! Cel jest twardy! A więc, kiedy jest cel twardy? Zimą! Całym zdaniem? Zimą jest cel twardy! Uwaga! Latem jest cel miękki! Zimą jest cel twardy! Ale wiosną... Wiosną... Jaki jest cel wiosną? Zielona? Idiota! Akordeon to niesłusznie trochę zapomniany instrument. Dobrze, że zespół Enej przywrócił mu dawną świetność. W jego piękne brzmienie nigdy nie zwątpił Michał, który gra na nim od 7 lat. I to jak gra? Występuje z wielką polsko-niemiecką orkiestrą akordeonową. W utworze Taniec Kaukaski zaprezentuje się Michał Hamadek. Klawisze w pionie zmieniamy teraz na klawisze w poziomie, czyli akordeon na fortepian. Tobiasz występował już w Świnoujściu koło brzegu Koszalinie i Szczecinie. Jak sam powiedział, z przyjemnością wystąpi dziś przed publicznością Rewi Talentów. Wybrał motyw z filmu Titanic. Film zdobył 11 Oscarów. Mamy nadzieję, że dla Tobiasza Krupińskiego występ również zakończy się sukcesem. O oprawę występu zadbały dziewczęta z klasy pierwszej B. Aleksandra Puchała, Zosia Jędrzejczak, Agnieszka Drążyk i Paulina Krajewska. Oboje występowali na imprezie charytatywnej, pozytywnie zakrętkowej. To Zuzia zaproponowała wspólny występ. Nigdy nie chodziła do szkoły muzycznej. Jak twierdzi, ma raczej dryg do śpiewu. W utworze Christina Perry, A Thousand Years, Zuzia Drogosz i Tobiasz Krupiński. Somehow,
day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Patrycja debiutuje na scenie. Jest uczennicą klasy trzeciej, więc to ostatnia szansa, żeby ją usłyszeć. Kocha słuchać muzyki i śpiewać. Na dzisiejszy występ wybrała utwór Justina Biebera, Love Yourself. For the time that you rang my brain, all the clubs you get and using my name. You think you broke my heart, good for goodness is. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still get on. But you still hit my phone up, and maybe I've been moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit I was wrong. I'll be so cunning in my job. Didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, but maybe you should go and love yourself. And if you think that I still hold it, występ Marceliny będzie wyjątkowy, bo taneczny. Taniec odkryła dzięki swojemu bratu. Tańczy od 7 roku życia, z małymi przerwami. Trenowała hip-hop, taniec towarzyski, ale najbardziej odpowiada jej modern jazz. Tańczyła już w duecie i mini formacji. Występ solo jest dla niej debiutem. Scena należy teraz do Marceliny Ciesielskiej. Zapraszamy. Give me love, like. Lately I've been waking up alone. Paint spotted teardrops on my shirt. Told you I'd let them go. And that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll. Yeah, after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Trzech chłopaków skrzyknęło się i postanowili zaprezentować występ kabaretowy. Wybrali dość aktualną tematykę. Jesteśmy przecież świeżo po Dniu Kobiet. Bartek Szyszka, Krzysiek Nowak i Wojtek Pudełkiewicz zaprezentują, jak w realu wyglądają relacje damsko-męskie. Ale co? Chciałem ci pocałować na przywitanie. Co? No, sama wczoraj powiedziałeś, że mogę cię pocałować. Powiedziałem, że możesz mnie pocałować. Co na obiad? No wiesz, u nas w supermarkecie był remanet. Co na obiad? No był remanet, no i musiałem jechać na osiedle obok. Weź, nie denerwuj mnie, mężczyzno. Co? Na? Że tak sobie pozwolę użyć metafory? Obiad. Schabowy. Chcesz mnie świnią karmić? Ale schabowy jest zdrowy. Co, ja chora jestem? Przepraszam bardzo, ja przychodzę do domu, jak chcę porządnie zjeść, a nie zdrowość. Czekaj, bo bym zapomniała. Masz na Dzień Mężczyzny. Występem kabaretu zakończyliśmy część konkursową Rewi Talentów.
Także wy, widzowie, możecie wybrać swoich faworytów i przyznać nagrodę publiczności. Głosy możecie oddawać w szkolnej bibliotece przez najbliższy tydzień. Wśród głosujących zostanie rozlosowana nagroda. Ogłosimy i nagrodzimy zwycięzcę. Tradycją Rewi Talentów stały się gościnne występy laureata z poprzedniej edycji. Rok temu za najlepszego wykonawcę jury uznało Ulę Niśkiewicz. Posłuchajcie, jak śpiewa, a sami zrozumiecie, że werdykt był słuszny. W utworze Blue niepowtarzalna Ula Niśkiewicz. Sometimes these walls seem to cave in on me, but when I look in your eyes, I feel alive. Someday that don't mean a thing, but when you're holding me tight, I'm so alive. Make it last forever. Come on, baby, won't you hold on to me? Hold on to me. You and I together. Come on, baby, won't you hold?